Dzień dobry, Mateusz Mucha, zarządzający Beta ETF, doradca inwestycyjny w Beta Securities Poland. Bardzo mi miło powitać na dzisiejszej prezentacji w ramach InvestCaps 2021, na której będę miał przyjemność przeanalizować, przedstawić, scharakteryzować dwa najpopularniejsze indeksy giełdowe na całym świecie, Nasdaq 100 i S&P 500. To indeksy, które są bardzo dobrze znane inwestorom chcących inwestować za granicą, chcących inwestować globalnie. Te indeksy przejawiają się w wszelkich kronikach giełdowych, skupiają uwagę inwestorów, a z uwagi na ostatnie debiuty w lutym i w marcu, inwestorzy na giełdzie papierów wartościowych zyskali nowe możliwości inwestowania w te indeksy poprzez fundusze Beta ETF, o których również opowiem w końcowej części prezentacji. Serdecznie zapraszam. Nasdaq 100 i S&P 500 to rozpoznawalne amerykańskie indeksy akcji dużych spółek. Pierwszy z nich był S&P 500. S&P 500 powstał de facto w swojej obecnej formie w 1957 roku. Od tego roku notowane jest w nim 500 spółek. Jest pierwszym amerykańskim indeksem ważonym kapitalizacją. W dniach dzisiejszych odzwierciedla on około 83% całkowitej kapitalizacji rynku akcji Stanów Zjednoczonych. Jak sama nazwa wskazuje, zawiera 500 największych amerykańskich przedsiębiorstw pod względem tej kapitalizacji. Zwracam uwagę tutaj na słowo przedsiębiorstw, gdyż nie oznacza to, że jest tam 500 akcji. W Stanach Zjednoczonych mamy taką instytucję, taką formę jak możliwość notowania dwóch serii akcji tej samej spółki, dlatego w indeksie S&P 500 znajdziemy 505 akcji, gdyż 5 przedsiębiorstw z tego indeksu ma więcej niż jedną serię notowaną w tym indeksie. Nasdaq 100, młodszy, może nie do końca brat, może kuzyn pewnego rodzaju indeksu S&P 500, to 100 największych pod względem kapitalizacji globalnych niefinansowych spółek notowanych na Nasdaq Stock Market. Zwracam tutaj uwagę na słowo niefinansowych. Często inwestorzy kojarzą Nasdaq 100 jako ten indeks technologiczny i bardzo słusznie, jednakże jego statutowe, jego prawne sformułowanie brzmiało zawsze od początku, że mają być to przedsiębiorstwa niefinansowe, czyli wolne od banków, od wehikułów inwestycyjnych. Został utworzony w 1985 roku i dzisiaj, po pewnej niewątpliwej ewolucji gospodarki i ewolucji rynków finansowych, jest indeksem grupujących największych globalnych innowatorów. Kompozycja sektorowa. Nasdaq 100, tak jak tutaj często jest dobrze kojarzony przez inwestorów, no jest bardzo kojarzony ze sektorem technologii informatycznej, czyli przedsiębiorstwami, które zajmują się badaniem, rozwojem, komercjalizowaniem tych badań w postaci hardware'u, tak, smartfony, tablety, komputery, bądź też software'u, oprogramowania, Adobe Reader, Microsoft Office, tak, Windows. Generalnie tak w dwojaki sposób można komercjalizować badania i rozwój nad technologią informatyczną i w indeksie Nasdaq 100 to stanowi prawie 50% siły tego indeksu. Dla porównania w indeksie S&P 500 technologia informatyczna stanowi około 27%. Następnie w indeksie Nasdaq 100 bardzo dużą wagę stanowią dobra luksusowe i usługi komunikacji. Dobra luksusowe, chociażby przedstawiciel samochodów elektrycznych Tesla, usługi komunikacji, no to oczywiście Facebook, Google, tak, takie znane globalne przedsiębiorstwa. Te sektory również są obecne w indeksie S&P 500, jednakże w stosunkowo mniejszej wadze. Chociażby dobra luksusowe stanowią 12,5% w porównaniu do 19% w Nasdaqu, a usługi komunikacji to są około 11% w porównaniu znowu do 19% w Nasdaq 100. Generalnie Nasdaq 100 to jest większa koncentracja na technologii informatycznych, dobrach luksusowych oraz usługach komunikacji. Nasdaq 100 to właśnie to statutowe wykluczenie sektora finansowego, które jest obecne w S&P 500, a S&P 500 to większa dywersyfikacja sektorowa oraz większe pokrycie całego rynku akcyjnego Stanów Zjednoczonych, a zarazem też większe odzwierciedlenie gospodarki amerykańskiej, ale też i globalnej w pewnym sensie, gdyż przedsiębiorstwa znajdujące się w S&P 500 to w dużej mierze przedsiębiorstwa również globalne, posiadające filie zagraniczne, zbierające przychody z różnych części świata. Top 10 spółek.
Generalnie mamy 6 takich samych spółek w indeksie Nasdaq 100 i S&P 500. 10 spółek indeksu Nasdaq 100 to jest około już 50%, 55% indeksu, wagi całego indeksu Nasdaq 100. Natomiast w indeksie S&P 500 jest to top 10, waży około 27%. Liderem w obydwu przypadkach, co nie powinno dziwić, jest spółka Apple z udziałem ponad 12%. Tutaj też widzimy tą instytucję notowania dwóch serii akcji tej samej spółki, mianowicie spółka Alphabet, tak, czyli Google po prostu, notowanie klasy serii A i klasy serii C, które różnią się pomiędzy sobą tym, że mają jedna z tych klas ma prawo głosu, druga tego prawa głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy nie ma. Porównanie pomiędzy indeksem S&P 500 a Nasdaq 100 można bardzo dobrze złapać, zobaczyć poprzez analizę ewolucji Nasdaq 100. Wśród części inwestorów mocno zakorzeniony jest ten obraz spółki z indeksu technologicznego z czasu bańki internetowej, gdzie szereg spółek technologicznych miało takie wyceny giełdowe, które kompletnie nie były związane z fundamentami prowadzonej działalności. Jednakże po tej bańce internetowej, która miała miejsce w latach 2000-2003, gdzie Nasdaq 100 stracił nawet 83% swojej kapitalizacji, bardzo wiele zaszło pozytywnych pod względem fundamentalnym zmian w działalności biznesowej przedsiębiorstw znajdujących się w Nasdaq 100. I tutaj dla porównania względem S&P 500 możemy zauważyć, że chociażby przychody przedsiębiorstw Nasdaq 100 od 2003 do 2019 roku wzrosły 6,5-krotnie. To jest średnioroczna stopa wzrostu tych przychodów oscylująca w okolicach 13%. Jeżeli zobaczymy to dla S&P 500, no to mamy ten wzrost około 2-krotny, czyli znacząco większy jest wzrost przychodów spółek z indeksu Nasdaq 100. A zyski przedsiębiorstw Nasdaq 100 również w analogicznym okresie, czyli od tego 2003 do 2019 roku, wzrosły znacznie dynamiczniej niż w przypadku spółek z S&P 500, gdyż ten wzrost wynosi ponad 22 razy. W przypadku S&P 500 mamy prawie ponad 4-krotny wzrost tych zysków. Także widzimy, że te przedsiębiorstwa bardzo dynamicznie, zdecydowanie dynamicznie rosły, zdecydowanie dynamicznie zdobywały rynki i zarabiały pieniądze. Oraz, co pokazuje również, że stawały się z takich przedsiębiorstw w dynamicznej fazie rozwoju też przedsiębiorstwami bardziej dojrzałymi, czyli wypłacającymi, zaczynający analizować możliwości i realizującą tą możliwość wypłaty dywidendy. I to bardzo mocno widać na tym wykresie. Mianowicie wzrost wypłacanych dywidend w roku 2019 względem 2003 roku przez spółki z indeksu Nasdaq 100 to jest 40-krotny wzrost, to jest średnioroczny wzrost o 26%. W przypadku indeksu S&P 500, gdzie tych spółek dojrzałych już od lat było znacznie więcej, tak, no to ten wzrost nie jest tak dynamiczny, on jest mniej niż 5-krotny, tak około 4-krotny. Także ta ewolucja fundamentalna indeksu Nasdaq 100 dokonała się już w znaczącym też stopniu. Przez to też Nasdaq 100 znacząco więcej waży w indeksie S&P 500, o czym za chwilę powiem więcej. I przykładowo na potwierdzenie tych początkowych tutaj analiz, przychody spółek z Nasdaq 100 sukcesywnie wzrastają względem przychodów spółek z indeksu S&P 500. W 2003 roku ta wartość przychodów spółek z Nasdaq 100 ważyła około 7% z przychodów spółek S&P 500. W 2020 roku ten udział wynosi już około 22%, czyli trzykrotnie ponad więcej. Dodatkowo wyłączając z indeksu S&P 500 te spółki, które są zarazem w Nasdaq 100, no to ten wzrost wynosił z 7% w 2003 roku do 28% w 2020 roku. Imponujący jest też również wzrost dochodowości przedsiębiorstw Nasdaq 100 względem S&P 500, to jest właśnie ten prawy górny róg. Spółki Nasdaq 100 wypracowały prawie 45% zysków wszystkich spółek indeksu S&P 500 w 2020 roku oraz 80% zysków spółek S&P 500, wyłączając spółki z indeksu Nasdaq 100.
Analogiczne wartości były znacząco niższe w 2003 roku i oscylowały w okolicach 10%. To, co też wspominałem, mamy też te przedsiębiorstwa z Nasdaq, stają się coraz bardziej dojrzałe, tak, i coraz bardziej dochodowe. Przekłada się oczywiście to na tą politykę dywidendy. W 2003 roku relacja dywidendy wypłaconej przez spółki indeksu Nasdaq 100 do dywidendy wypłacanej przez S&P 500 wynosiła około 2%. W 2020 roku ta relacja wynosi już około 20%. Generalnie stopa dywidendy indeksu S&P 500 w ostatnich latach oscyluje w okolicach 1,5%, przepraszam, 2,5%. Dla Nasdaq 100 jest to około procenta do pół. Także indeks S&P 500 charakteryzuje się wyższą stopą dywidendy. Jednakże ta różnica, chociażby mierzona w punktach bazowych, no zdecydowanie maleje w ostatnich latach. Tak, w 2003 roku mieliśmy 146 punktów bazowych tej różnicy, natomiast już w 2020 roku ta różnica sięga około 85 punktów bazowych. Nasdaq 100 versus S&P 500, procent zysków na dywidendę, wydatki na badania i rozwój. Czyli de facto to może stereotypowe myślenie Nasdaq 100, firmy technologiczne, czyli z pewnością wysokie wydatki na badania i rozwój, ma jednakże uzasadnienie to myślenie w faktach liczbowych, mianowicie około 10,5% przychodów spółki z Nasdaq 100 przeznaczają na badania i rozwój, a w przypadku spółek z S&P 500 to jest 7,2%, a wyłączając spółki Nasdaq 100 z tego indeksu S&P 500, no to mamy te wydatki na poziomie rzędu około 1,5%. Spółki z Nasdaq 100 również zdecydowanie mocniej zaczęły w ostatnim czasie skupować swoje własne akcje. Jest to pewna alternatywa do wypłacanej dywidendy, alternatywa bardziej efektywna podatkowo i w formie tak zwanych tych buybacków, chociażby spółka Apple jest takim koronnym przykładem, jak można przeprowadzać te buybacki, tak. I te spółki zdecydowanie, spółki z indeksu Nasdaq 100 zdecydowanie coraz mocniej skupują swoje akcje, oczywiście automatycznie generując dość silny popyt, tak, i podwyższając kurs akcji tych przedsiębiorstw. Top 10 spółek kapitalizacja indeksów. Już wspominałem, że w obecnym kształcie, w obecnej strukturze mamy 6 spółek w top 10, które są zarówno w Nasdaq 100, jak i S&P 500. W 2002 roku były takich spółek 3, w 2009 roku była taka spółka 1. Dzisiaj jest to rekordowa liczba 6 spółek. I de facto, co naturalne, Nasdaq 100 waży coraz więcej w S&P 500. W 2003 roku było to około 15% indeksu, tak, czyli te 15, czyli te wybrane spółki, które z Nasdaq 100, które są w S&P 500, ważyły około 15% kapitalizacji tego indeksu. W 2020 roku jest już to prawie połowa, 45%. A ile jest liczbowo tych spółek? To pokazuje ten slajd. De facto mamy tych spółek 79, czyli 79 przedsiębiorstw notowanych w Nasdaq 100 jest notowanych również S&P 500. W 2003 roku, 2002 roku tych przedsiębiorstw było 53, 52. Także widzimy też, że dynamicznie ta liczba wzrosła. Może doczekamy za jakiś czasów, że 100 spółek z Nasdaq 100 będzie notowanych zarówno w S&P 500. Powoduje to, że de facto S&P i Nasdaq 100 są coraz bardziej ze sobą skorelowane. Oczywiście Nasdaq 100 zyskuje też coraz większy udział na amerykańskim rynku, całym amerykańskim rynku akcji, tak? Jest to coraz znacząco bardziej większy udział w kapitalizacji całego rynku Stanów Zjednoczonych. Przeanalizując ostatnią, powiedzmy, 13 lat inwestycyjnych, 13 lat, czyli od 2008 do 2020 roku, de facto ekspozycja na sektor technologiczny, na sektor dóbr luksusowych była bardzo pożądana. Te sektory zachowywały się lepiej niż rynek, co zarazem spowodowało to, że Nasdaq 100 w latach 2008-2010
20, osiągnął 10, osiągnął stopę zwrotu w tych poszczególnych latach. W 10 latach był lepszy de facto, tylko dwukrotnie S&P 500 osiągnął roczną stopę zwrotu wyższą od Nasdaq 100, a miało to miejsce w roku 2008, tak, kiedy S&P 500 spadł mniej niż Nasdaq 100, oraz w roku 2016, kiedy S&P urósł więcej niż Nasdaq 100. Generalnie tutaj poniższa tabela prezentuje historyczne roczne stopy zwrotu dla indeksów Nasdaq 100 Net Total Return i S&P Net Total Return. Dlaczego właśnie te dochodowe mutacje wybrałem, o tym za chwilę. Od 31 grudnia 2007 roku do 31 grudnia 2020 roku Nasdaq 100 wzrósł 2,5-krotnie więcej niż S&P 500. Ta skumulowana stopa zwrotu dla Nasdaq 100 wynosi 581%, dla S&P 500 to jest 210%. Powoduje to, że ta średnioroczna stopa zwrotu dla Nasdaq 100 wyniosła około prawie 16%, natomiast dla S&P 500 było to lekko powyżej 9%. Zmienność. Może te wartości procentowe wydają się niewiele różniące od siebie, jednakże w pewnym ujęciu ma to znaczący wpływ, o czym za chwilę. 19,5% to jest zmienność liczona na tygodniowych odchyleniach stóp zwrotu z okresu 5 lat. No, dla Nasdaq 100 ukształtowała się na poziomie 19,5%, dla S&P 500 mniej 18%. Co też jest generalnie dość może intuicyjne. Nasdaq 100 jest bardziej skoncentrowany, zarazem też bardziej zmiennym indeksem, tak? S&P 500 jest bardziej zdywersyfikowany, czyli ograniczamy to ryzyko specyficzne, bierzemy tylko to systematyczne, co powoduje też to, że ta zmienność, to ryzyko jest redukowane. O tym ryzyku trochę więcej. My tutaj bardzo lubimy takie bardzo intuicyjne miary, mianowicie najgłębsza bessa, czyli ten największy drawdown, czyli de facto strata na kapitale, jaka była największa w historii danych indeksów. No i tutaj najgłębsza bessa na Nasdaq 100 to była właśnie ta bańka internetowa. Od szczytu do dołku redukcja kapitału na poziomie prawie 83%. Ta redukcja trwała około 3 lat, czyli bardzo mocna. S&P 500 jest to redukcja na poziomie, net total return jest to redukcja na poziomie około 55%, miała miejsce w momencie kryzysu subprime'ów. Mogą Państwo się spotkać również z analizą, która pokazuje, że S&P 500 stracił mocniej w latach 30. My tutaj zrezygnowaliśmy z tego, gdyż z uwagi na to, że S&P 500 w swojej obecnej formie jest notowany de facto od tego 1957 roku i od tego roku właśnie ten najgłębszy spadek wyniósł 55%, ponad 55%. Natomiast też robimy taką miarę jak najgłębszy dzienny spadek, tak, czyli z dnia na dzień ile ten indeks najwięcej, najmocniej stracił. No, przy Nasdaq 100 mamy to 16, ponad 16%, i to całkiem niedawno. To jest marcowa zawierucha na rynkach finansowych związana z wybuchem epidemii COVID-19. S&P 500 również w tym dniu stracił najwięcej i to było prawie 12%, czyli de facto trzeba się liczyć z tym, że Nasdaq 100 jest bardziej zmiennym indeksem, bardziej ryzykownym. Jednakże nie można powiedzieć, że S&P 500 jest tutaj bezpiecznym indeksem, gdyż jest to też wysoce ryzykowny indeks, a mianowicie jest to indeks w 100% akcyjny, tak, też potrafiący mocno stracić ponad połowę, ponad 12% w skali jednego dnia. Dlatego należy o tym pamiętać, że inwestorzy, którzy nie lubią wysokiego ryzyka, no to takie inwestycje w indeksy S&P 500 na Nasdaq 100 powinno stanowić wyłącznie jakiś mały, średni ułamek całości portfela inwestycyjnego. Oczywiście, co dość intuicyjne, inwestując w indeksy zagraniczne, inwestując w indeksy amerykańskie, mamy do czynienia z ryzykiem walutowym, dolara i złotówki. I co dość intuicyjne, oczywiście to ryzyko walutowe może się zmaterializować w trojaki sposób. Może nam dać dodatkową stopę zwrotu w przypadku, kiedy złotówka będzie się osłabiać. Może
zmaterializować się neutralnie, czyli złotówka do dolara w danym okresie nie zmieni się znacząco, bądź może być negatywne dla nas w tej postaci, że złotówka zacznie się umacniać i to umocnienie będzie powodowało zmniejszenie stóp zwrotu z inwestycji w indeksy denominowane w dolarze, bądź nawet pogłębienie spadków, jeżeli te indeksy będą w danym okresie traciły. Generalnie w okresie od 2000 do 2008 do 2020 roku materializacja ryzyka była pozytywna. To był ten dodatkowy silnik wzrostu, nie w każdym roku, ale generalnie w tym całym okresie. Jak widzimy tutaj jasno niebieską linią jest zaznaczony Nasdaq 100 net total return wyrażony w złotówce. Po prawej stronie S&P 500 net total return wyrażony w złotówce. Jak widzimy, no te stopy zwrotu są większe, bardziej okazałe, tak, w denominowaniu tej inwestycji dolarowej w złotówkach, tak, czyli de facto, co też widać na tym szarym tle, na tym szarej części wykresu, złotówka osłabiała się względem dolara, tak. W 2008 roku przecież był moment, że praktycznie była warta gdzieś 1 dolar kosztował około 2 zł, tak. No koniec roku, no to jesteśmy bliżej wartości już 4 złotych, tak, 3,5, 3,7, tak, takie są gdzieś 3,8, takie są aktualnie gdzieś poziomy dolara, czyli był to dodatkowy silnik wzrostu. Jak będzie w przyszłości, tego praktycznie można powiedzieć nie wie nikt, można antycypować, to można analizować, jednakże to ryzyko walutowe jest wkalkulowane w inwestycje w S&P 500 i Nasdaq 100. Natomiast pewne są możliwości, czy się zabezpieczać, czy się nie zabezpieczać, i de facto nie ma tu jednej recepty, gdyż to, czy powinni się Państwo zabezpieczać, czy nie, decyduje również Państwa indywidualna sytuacja, Państwa indywidualne podejście do inwestowania. To, jaką walutę ma inwestor, to, jaki ma horyzont inwestycyjny, to, jakie ma możliwości, jakie są koszty zabezpieczenia walutowego oraz pewne aktywo bazowe i ryzyko, jakie to są właśnie indeksy, czy to są indeksy akcji, czy to są indeksy obligacji. To jest bardzo szeroki temat, bardzo też ważny, gdyż inwestowanie zagraniczne powinno być de facto obecne w portfelach inwestycyjnych, dlatego zachęcam Państwa bardzo do przesłuchania wykładu w ramach Warsaw Passive Investment Conference. Konferencja organizowana przez Giełdę Papierów Wartościowych we współpracy z PZU, mBankiem, Beta Securities Poland. I na tej konferencji jest panel hedżować czy nie hedżować zabezpieczenie walutowe w portfelu inwestycyjnym, gdzie Dawid Bąbol i ja mieliśmy przyjemność przez godzinę dla Państwa przeanalizować te aspekty, które przed chwilą nadmieniłem, jak to analizować, jak sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy się zabezpieczać walutowo, czy się nie zabezpieczać walutowo, inwestując w indeksy zagraniczne. Dlaczego w ogóle mówimy o tych indeksach? Dlaczego te indeksy tak przykuwają uwagę? Dlaczego de facto to inwestowanie indeksowe zbiera taką, ewoluuje, powoduje ewolucję tego rynku, że coraz więcej środków jest inwestowanych pasywnie, jest inwestowanych indeksowo, czyli tak, żeby po prostu odwzorować tanim kosztem tą stopę zwrotu z danego indeksu. Otóż mówiąc po prostu, statystycznie jest to całkiem sensowna strategia inwestycyjna, gdyż w zdecydowanej większości wypadków znajdziemy się w pierwszym kwartylu wyników inwestycyjnych. I na potwierdzenie moich słów tutaj pasywna skuteczność być z rynkiem, tak? 2020 rok, koniec tego roku i 3-letnia stopa zwrotu z funduszy akcji globalnych rynków rozwiniętych i Stanów Zjednoczonych, jakie są dostępne w Polsce w różnych TFI. Jak widzimy, tylko jeden fundusz z całej gamy rozwiązań oferowanych przez TFI osiągnął stopę zwrotu większą niż Nasdaq 100 Net Total Return i wyrażony czy to w złotówce, czy to w dolarze. I tylko cztery de facto fundusze osiągnęły stopę wyższą niż S&P 500 Net Total Return wyrażony w złotówce, a pięć funduszy niż S&P 500 to Net Total Return wyrażony w dolarze. I de facto to jest pewna prawidłowość, że większość funduszy aktywnie zarządzanych nie pobija odpowiednich dla siebie benchmarków inwestycyjnych. Są one najczęściej znacznie droższe. Ten wraz z tą fundamentalną zasadą inwestowania procentu składanego, tak, każdy pips się liczy, tak, jeżeli po prostu oszczędzamy
mówiąc wprost, już na opłacie zarządzania, już na kosztach, tak, to de facto jesteśmy do przodu względem takiego aktywnie zarządzanego funduszu. Fundusze aktywnie zarządzane oczywiście też mają jakieś strategie inwestycyjne, które część wychodzi, bo de facto Państwo spotkają fundusze, które mogą na te regularnie pobijać te benchmarki, ale też w większości przypadków te strategie, pomysły inwestycyjne okazują się gorsze niż po prostu czyste bycie z rynkiem. I to są prawidłowości obecne na wszelkich indeksach giełdowych, czy to indeksach akcyjnych, obligacyjnych. Im dłuższy ten horyzont inwestycyjny, tym ten procent pokonanych funduszy aktywnie zarządzanych jest większy. Oczywiście zdarzają się przypadki, gdzie ta aktywna selekcja, tak, to stock picking, na przykład to wybieranie tych spółek, tych liderów jest skuteczne na bardzo długich terminach, tak. Jednakże jakie to są fundusze, ja osobiście nie wiem. Trudniej je wybrać, trudniej je wyselekcjonować, tak? Zarządzający też przechodzą pomiędzy danymi TFI, natomiast indeksy giełdowe trwają i prawdopodobnie z dużą dozą prawdopodobieństwa będą trwać nadal i to proste odwzorowywanie ich jest skuteczną strategią inwestycyjną względem właśnie takich rozwiązań aktywnego zarządzania. Tutaj akurat wcześniej podałem tą trzyletnią stopę zwrotu, tutaj roczną stopę zwrotu, akurat im ten horyzont inwestycyjny krótszy, tym więcej aktywnie zarządzanych funduszy pobija te benchmarki, jednakże w długich horyzontach inwestycyjnych, no to już zdecydowanie ta idea pasywnego inwestowania tutaj klasyfikuje się na wyższych miejscach. Dzisiejsza prezentacja ma na celu oczywiście też przybliżenie nowych ETF-ów, które zadebiutowały w lutym i w marcu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Są to ETF-y od rodziny Beta ETF na Nasdaq 100 PLN Hedge i S&P 500 PLN Hedge. Są to fundusze inwestycyjne ETF-y utworzone w tej formie portfelowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego. No jest to ten pewien paradoks, że najbardziej otwarty fundusz inwestycyjny, jaki może być w Polsce, ma w swojej nazwie słowo zamknięty. Jednakże jest to już sprawdzona struktura, że tak powiem, w boju. Wcześniej te cztery fundusze inwestycyjne, tak, Beta ETF na WIG20TR, na MWIG40TR, WIG20 Short i WIG20 Lewarowany zebrały ponad 230 milionów złotych, obróciły się na giełdzie papierów wartościowych na kwotę ponad 600 milionów, ponad 80 parę tysięcy transakcji. Także ta struktura działa, została wprowadzona, została przetestowana i kolejne fundusze ETF, Beta ETF mogą być i będą wprowadzane w oparciu o te ramy prawne, tak. Firmą zarządzającą jest Adje Funds TFI, tu współpraca Betty Securities, która jest inicjatorem tych działań rozwoju pasywnych form inwestowania w Polsce. Natomiast stricte zarządzanie odbywa się w Adje Funds TFI, gdzie są zatrudnieni zarządzający i którzy wykonują tam właśnie zarządzanie tymi ETF-ami. Animator funduszu, bardzo ważna rola dla całej efektywności, gdyż zawierając transakcje na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, kupując, sprzedając, no to zdecydowanie więcej transakcji Państwo zawierają z animatorem funduszu niż między sobą. I tą funkcję pełni Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Depozytariuszem jest mBank, czyli też polska spółka, to wszystko jest tutaj w polskiej strukturze. Nazwa skrócona BetaNDX.pl dla S&P 500, no to jest BetaSPX.pl, podany kod ISIN i metoda replikacji. Jest to metoda syntetyczna oparta na inwestycji w kontrakty futures na odpowiedni indeks odniesienia, na Nasdaq 100 w przypadku Beta Nasdaq 100, na S&P 500 w przypadku S&P 500, Beta ETF S&P 500. I tutaj kilka słów o tej metodzie replikacji. Myśmy się zdecydowali na metodę replikacji kontraktami futures, przede wszystkim optymalizując koszty, tak? Te fundusze w początkowej fazie mają 5 milionów kapitału początkowego. Z taką wartością no, nie bylibyśmy w stanie odzwierciedlić tych 100 bądź nawet tych 500 spółek w S&P 500, gdyż to jest de facto ledwo powyżej około powyżej miliona dolarów, tak? No, z tą sumą trudno odzwierciedlić, byśmy musieli mieli bardzo duży błąd odwzorowania, a tego byśmy nie chcieli. Dlatego tutaj przychodzi z pomocą bardzo płynny rynek kontraktów futures na Nasdaq 100 i S&P 500, tak? Tam zawieramy transakcje, tam je przeprowadzamy, dostosowujemy tą swoją ekspozycję, tak, żeby te 5 milionów złotych było zainwestowane, tak, poprzez te kontrakty
futures, tak, i żeby właśnie dostarczać ekspozycję inwestorom. Oczywiście taka czysta ekspozycja na kontrakcie futures również jest narażona na to ryzyko walutowe, dlatego przeprowadzamy transakcje zabezpieczające, tak żeby de facto to 100% tych wartości było zabezpieczone. Monitorujemy to w przypadku jakichś większych odchyleń, tak, na przykład mamy zbyt duże zabezpieczenie i to sięga już na przykład 105-110%, tak, no to korygujemy je już na etapie znacznie wcześniejszym niż około tych 105%, tak, czy bądź na przykład poniżej, tak, tych 100%, tak, 95-90%, no to też będziemy oczywiście tutaj korygowali. De facto takim ujęciu miesięcznym jest przewidziane, tak, takie kolejne przeprowadzenie transakcji zabezpieczających, natomiast oczywiście to jest elastyczne. W przypadku na przykład kreacji nowych środków, tak, przy napływu nowych środków, my przeprowadzimy to zabezpieczenie niezwłocznie, tak, żeby ograniczyć ten wpływ ryzyka walutowego jak najmocniej. Benchmarkami są indeksy Net Total Return, to są dochodowe modyfikacje tych indeksów cenowych. My też bardzo mocno zwracaliśmy uwagę zawsze, żeby analizować dochodowe indeksy, zwłaszcza w długoterminowym inwestowaniu. I tutaj w przypadku zainwestowania z Polski na zagranicę jest ta instytucja podatku od dywidendy, tak, wypłacanych, tak, w postaci 30%. Dlatego myśmy przyjęli takie benchmarki, także Nasdaq 100 i S&P 500 Net Total Return, czyli reinwestycja dywidendy po opodatkowaniu 30% jej. I nasze wyniki inwestycyjne, nasze różnice odwzorowania, błędy odwzorowania będziemy analizować względem tych wyników. Opłata za zarządzanie została ustanowiona na poziomie 0,7%. Jest to z pewnością atrakcyjne względem funduszy aktywnie zarządzanych amerykańskich, tak, gdzie ta opłata za zarządzanie sięga aktualnie 2,5% po wdrożeniu rozporządzenia ministra finansów. Oczywiście są dodatkowe koszty, które my pokrywamy powyżej 0,6%, czyli ten łączny TER, Total Expense Ratio, powinien się kształtować w obecnej fazie na poziomie około 1,3%. On oczywiście wraz ze wzrostem aktywów, co bardzo ładnie widać na przykładzie Beta ETF MWIG 40, powinien znacząco maleć. Tutaj jak wygląda taki modelowy portfel, tak? Jak de facto wygląda taki portfel, czyli powierzam fundusze Beta ETF S&P 500, tak, i jak on inwestuje te środki. De facto z uwagi na to, że robimy to przez kontrakty futures, będziemy zawsze utrzymywali dość sporo środków pieniężnych, gdyż na kontraktach futures obowiązuje depozyt, nie następuje. Przeznaczamy część środków na depozyt i posiadamy ekspozycję, tak, mnożone przez określony mnożnik, tak? Czyli de facto tutaj jest przykładowo, tak, mamy 100 jednostek pieniężnych, tak, 85 to jest około środki pieniężne, 15 to będzie depozyt zabezpieczający w dolarze, tak, czy to na Nasdaq 100, czy to na S&P 500. Nie mamy akcji w portfelu, tak, nie na tym momencie. Jeżeli będziemy więksi, będzie to opłacalne też dla inwestorów, będziemy z pewnością analizowali możliwość przejścia na replikację fizyczną, jednakże jest to melodia przyszłości. Kontrakty futures na indeks dają właśnie nam to 100% ekspozycji na indeks Nasdaq 100 i S&P 500. Waluta wyrażona w dolarze, oczywiście mamy to ryzyko walutowe i kontraktem forward USD/PLN zabezpieczamy to. Warto zwrócić uwagę, że przez to, że my mamy właśnie ten depozyt zabezpieczający na poziomie tutaj 15, tak można powiedzieć, procent, tak, no to my musimy zabezpieczyć de facto te 15% tego depozytu zabezpieczającego, a nie całą kwotę, jakby to miało miejsce na przykład przy bezpośrednich inwestycjach w akcje. Warto zwrócić uwagę tutaj w komunikacji z inwestorami, zwróciliśmy też uwagę na takie może niezrozumienie czy pewien mętlik, że jak to jest, że tutaj jest godzina 17, przecież kończą się notowania Beta ETF, S&P 500 i Nasdaq 100, a przecież sesja w Stanach trwa, a następnie później te wartości procentowe kursu odniesienia są znacząco różne, tak, na przykład S&P 500 rośnie, Beta ETF S&P 500 spada. No to ma przede wszystkim z uwagi na te różnice czasu sesyjnego. Sesja w Polsce jest od 9 do 17, tak? Natomiast sesja w Stanach Zjednoczonych trwa do 22, tak? I tutaj na tym wykresie widać, w jakich ram czasowych my praktycznie nie jesteśmy w stanie tutaj pokryć
Mianowicie de facto od tej 17 do 22 notowania na GPW nie ma, tak? Czyli my nie jesteśmy w stanie odzwierciedlić tej zmiany, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Musimy odzwierciedlić ją od 9 rano, tak? Kiedy jesteśmy ponownie notowani. Natomiast oczywiście też w tym międzyczasie, już o 9 rano, kontrakty futures na Nasdaq 100 bądź S&P 500 mogą się zachowywać. Już się jakoś zachowują, tak, w górę, w dół, dlatego te wartości procentowe, te kursy odniesienia będą raczej bardzo rzadko zbieżne, tak. Może wystąpić sytuacja, że S&P 500 rośnie, a beta ETF S&P 500 spada. Jak de facto można sprawdzać takie notowania? No to bardzo łatwo można na przykład za pośrednictwem Stuka zobaczyć notowania, porównując notowania beta ETF S&P 500 czy Nasdaq 100 od poszczególnych kontraktów futures. Dlaczego kontraktów futures? Przede wszystkim dlatego, że one są notowane tam 23 godziny na dobę, tak? Czyli bardziej płynnie niż ten rynek kasowy, który jest tam dostępny od 15 bądź 14 do 21, 22, tak? Także oczywiście też na stronie Beta Securities jest dostępny kalkulator, w którym też będzie również można sprawdzić obecne kwotowania, tak, w arkuszu na giełdzie papierów wartościowych i porównać je, czy aktualne notowania są względem z premium, dyskontem, tak. O tym generalnie, jak analizować, jak sobie wyliczać ten INOV, mówiliśmy sporo. Zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej celem przypomnienia sobie, jak to czynić. Podsumowanie. Beta ETF Nasdaq 100 PLN Hedge oraz Beta ETF S&P 500 Hedge przeznaczone są dla inwestorów chcących uzyskać tą zagraniczną ekspozycję na globalnej amerykańskiej spółki, inwestorów posiadających długoterminowy horyzont inwestycyjny. Jednakże, jeżeli są na przykład zwolennicy analizy technicznej, którzy zauważają jakieś pozytywne formacje na S&P 500 i Nasdaq 100 i chcieliby zawrzeć tam pozycje z uwagi na tą pozytywną formację techniczną, no to tutaj też te instrumenty są dość dobre do wykorzystania, gdyż właśnie są ograniczone, mają to ryzyko walutowe, tak? Czyli de facto to ryzyko walutowe nie pokrzyżuje planów tej realizacji jakichś zysków, jeżeli dana formacja techniczna się zrealizuje. Jednakże de facto, no tak jak tutaj od samego początku mówiliśmy, no ETF-y to są instrumenty, fundusze, które są bardzo dobre do takiego długoterminowego lokowania nadwyżek inwestycyjnych. Inwestorów chcących ograniczyć wpływ ryzyka walutowego, czy to jest odpowiednie dla Państwa, czy też nie, tutaj zachęcam właśnie na przesłuchanie wykładu w ramach Warsaw Passive Investment Conference. To nagranie jest dostępne na kanale YouTube na giełdzie papierów wartościowych. Tutaj przez godzinę dość szczegółowo analizowaliśmy te aspekty i proszę samemu sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chcą Państwo, czy Państwo może nie chcą się zabezpieczać walutowo. Inwestorów akceptujących średnio wysokie dla S&P 500 bądź też wysokie dla S&P 500 i Nasdaq 100 ryzyko inwestycyjne. Mam tu na myśli tą zmienność, tą możliwość straty kapitału. I przede wszystkim ETF-y, Exchange Traded Fund, fundusze inwestycyjne notowane na giełdzie papierów wartościowych, czyli inwestorzy, którzy posiadają rachunki maklerskie. Beta ETF Nasdaq 100 i Beta ETF S&P 500 są dostępne na rachunkach IKE i IKSE w formie rachunku brokerskiego. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Życzę owocnych dalszych materiałów, dalszych prelekcji. Jeżeli będą jakieś pytania co do dzisiejszego wystąpienia, to bardzo zachęcam do komentowania tutaj po jakimś czasie, tak, od realizacji tutaj materiału. Przeanalizujemy komentarze, pytania i z pewnością odpowiemy. Życzę owocnych inwestycji w tym roku i de facto bardzo dobrej konferencji. Dziękuję organizatorom. Do zobaczenia.